Krasnoludy mają w swoim panteonie boginię, która potrafi sprzedać oklep, nie ustępując niczym innym bogom brodatej rasy. Tak jak krasnoludzkie kobiety, z równym powodzeniem mogą być wojowniczkami, paladynkami czy barbarzyńcami, walcząc ramię w ramię u boku mężczyzn, tak Hel Jasny Topór, krasnoludzka bogini walki i szczęścia, w walce śmiało staje u boku klan Gedina Srebrnobrodego i Gorma Guldhyna, naparzając swych wrogów. Patronuje ona wszelkim dobrym krasnoludom, chcącym pozbyć się z powierzchni Torilu złych potworów. Jeśli kiedyś spytacie się jej kapłanki, dlaczego ta zabiła starożytnego, złego smoka, to ta zapewnie odpowie, ponieważ tam był. Krasnoludy chętnie wznoszą ku niej swe modły, ponieważ oprócz dobrego pancerza i broni, grubych murów obronnych, potężnych machin miotających kamienie i zwartych szeregów, potrafią oni docenić los w bitwie. Szczęście może sprawić, że rzucony oszczep przebije dwa gobliny zamiast jednego, a wystrzelony z procy kamień spowoduje lawinę głazów, która spadnie wrogim wojskom na łby, a zwiadowca znajdzie we mgle skrót, który pozwoli naszym siłom dostać się na tyły wroga. Bądźmy szczerzy, wszyscy wiemy, co potrafi działać naturalny 20 w testach. A nasze szczęście to również pech przeciwnika, któremu może wypaść jeden na kości. Wrogi goblin może kichnąć podczas strzelania z łuku i trafić swojego kumpla w plecy. Pędzący nam na spotkanie gigant potknie się i przywróci na grupę biegnących z nim orków, a atakujące nas siły drowów pomylą godzinę ataku i zetrą się z nami w momencie wschodu słońca. Jeśli myślicie, że to niemożliwe, to poproście szamana o powiedzenie wam o bitwie o Dolinie Strażnika. Hela jest ceniona przez innych krasnoludzkich bogów. Ponieważ jest boginią szczęścia w bitwie, chętnie ryzykuje stawiając wszystko na jedną kartę, przez co uważana jest za niezwykle odważną. Pilnuje, by nigdy nie działać wbrew innym, uznanym członkom Mordis Saman, z czego jedynie Moradina uznaje za swego zwierzchnika. Ze swego rodzeństwa, oprócz wspomnianego klan Gedina, lubi towarzystwo Marta Moraduina, krasnoludzkiego patrona wędrowców. W przeciwieństwie do klan Gedina, nie ma aż tylu wrogów, ponieważ jest boginią walki, a nie wojny. Nie ma czasu dla bóstw z innych panteonów, nawet sprawy z innymi bogami Mordis Saman nie zajmują jej aż tak bardzo. Abbator, krasnoludzki bóg chciwości, jest zainteresowany domeną szczęścia, dlatego nie dziwi nikogo jego złość na Helę, odkąd ta odrzuciła jego zainteresowanie. Był taki moment, że jej kościół podupadł, gdy w 1385 roku Hela zginęła wraz z Gormem Guldhynem. Miało to miejsce podczas walki z duergarskimi bogami, Ladoguerem i Duerą Głęboką. Jednakże obecnie ma się już dobrze, ponieważ wraz z innymi bogami została wskrzeszona wraz z drugim rozdarciem około 1480, czyli nie było jej prawie 100 lat. Skąd o tym wiemy? Ponieważ w 1485 roku grupa awanturników była świadkiem kobiecego głosu, wydającego okrzyk bojowy. Nie widzieli źródła dźwięku, jednakże podczas niego rozbłysły oczy posągu poświęconego Heli Jasny Topór. Wydarzenie to było najwyraźniej wynikiem tego, że poszukiwacze przygód okazali szacunek zmarłej krasnoludzkiej bogini w korytarzach twierdzy Ognistego Młota, świątyni poświęconej Pani Walki. Ta była niedawno podbita przez grupę duergarów, dowodzonej przez Durzagona, czyli pół dueraga, pół czarta. Wydarzenie to było dowodem, że Hela żyje, a możecie go doświadczyć razem ze swoją drużyną, grając w przygodę Scorch of the Sword Coast. Jak kogoś to zainteresuje, to świątynia w krasnoludzkim nazywa się Thorstultok, ale nazywana jest również Halą Wielkich Łowów. Wcześniej świątynia została zdobyta przez duergary, które zaatakowały wraz z żywiołakami ziemi, dokopując się do niej od spodu. Jej duchowni to przeważnie krasnoludzkie kapłanki, które są równie odważne i szalone jak i ona. Przy czym szaleństwo to przejawia się przez ryzykowanie w bitwie. Kapłanki zwane są Kaksanar, co znaczy krwawe panny. Znacznie przewyższają liczebnie swoich męskich odpowiedników, którzy noszą taki sam przydomek, mimo że ten niezbyt pasuje do rosłych, potężnych mężczyzn pokrytych krwią swych wrogów. Nie dbają o tradycje krasnoludzkie, co może nie podobać się Moradinowi i Bronar Czyste Srebro. Świątynie bogini przypominają twierdze. Budowane są przeważnie w dobrym do obrony miejscu i najlepiej, żeby było blisko źródła konfliktu. Po pierwsze, po nabożeństwie nie trzeba będzie daleko maszerować do bitwy, a po drugie, wpływ bogini na los bitwy może być większy blisko jej świątyni. No i po trzecie, na dachu świątyni zamontować jakąś katapultę czy inny trebusz i przy odrobinie szczęścia strzelać we wrogie wojska. Świątynie często powstają w piwnicach ruin ludzkich budynków albo w opuszczonych krasnoludzkich lub gnomich osadach. Wrogowie mogą zostać tam zwabieni, nadzieją, że miejsce jest opuszczone i będą mogli spokojnie tamtędy przejść lub przenocować. Dodatkowo miejsca te zabezpieczone są przynajmniej jedną pułapką, mającą wywołać jak najbardziej katastrofalny skutek. Na przykład, nieumiejętne wejście do głównego skarbca może sprawić, że filary podtrzymujące od spodu świątynię albo nawet całe miasto zawalą się i wszystko runie do znajdujących pod miastem kopalni. Jedyną znaną świątynią poświęconą Heli Jasny Topór jest twierdza Ognistego Młota.
Ta forteca, bo inaczej nie można jej nazwać, znajduje się na leżących na wschód od Waterdeep opuszczonych wzgórzach. No dobra, ale jak już jesteś graczem i grasz duchownym lub duchowną Haeli, albo jesteś mistrzem gry i wprowadzasz takowego duchowego na swoje sesje, to zapewne chcesz jeszcze poznać kilka szczegółów na temat wiary. Po pierwsze, symbolem Haeli, wbrew jej przydomkowi, nie jest wcale topór, lecz wzniesiony miecz, którego ostrze jest otoczone płomieniami. I teraz ciekawa sprawa. Duchowni przechodzą proces skaryfikacji, poddają się tatuowaniu. Podczas modlitwy przesuwają palcami po bliznach i tatuażach umieszczonych na ramionach. Większość z nich tworzy figury geometryczne, jednak zdarzają się tacy, którzy umieszczają na nich jakiś bluźnierczy symbol lub jakiś lubieżny cytat. Jeśli chodzi o święta, to jest to dość interesujące. W Dzień Zielonej Trawy, czyli w pierwszy dzień wiosny, wierni obchodzą wyjątkowy dzień. Święto to nazywa się czas dawania początku. Podczas śpiewów i modlitw kaksanarze roztrzaskują broń wrogów z poprzednich podbojów. Potem rozpoczynają przygotowania do nowych najazdów przeciw potworom zagrażającym krasnoludzkim społecznościom. W tarczowy wiec, czyli w święto śródlecia, ma miejsce najważniejsze święto – topór wzniesiony wysoko. Kaksanarze i ich sojusznicy zbierają się wtedy na otwartym terenie, by obserwować, jak powiadają, zarys miecza Haeli, pojawiając się na tle słońca w samo południe. Ci, którzy go dostrzegają, otrzymują specjalne błogosławieństwo przez 24 godziny. Jakie? Prawdopodobnie związane ze szczęściem, może ułatwienia do wszystkich rzutów. No i jeszcze pierwszy dzień zimy. Uczta Księżyca, czyli święto zmarłych zapomnianych krain. Tego dnia obchodzone jest upamiętnienie poległych, podczas niego wspomina się tych, którzy polegli w obronie krasnoludzkich społeczności. I to niezależnie od tego, jakiej byli rasy. No i na sam koniec dogmat. W bitwie znajdziesz pocieszenie, radość, wyzwolenie i szczęście. No bo bądźmy szczerzy, jak właśnie machasz toporem, robiąc wrogów na kawałki, to nie myślisz o innych problemach. Poza tym zaufać musisz Haeli, która jak poprowadzi cię przez zgiełk bitwy. Panna Szczęścia błogosławi wierzące w niej dobroczynność krasnoludy. Zawsze też obdarza nimi tych, którzy są w oblężeniu lub odpierają ataki liczniejszego wroga. Okaż łaskę szlachetniejszym przeciwnikom, którzy poproszą cię o litość, ale nie wstrzymuj broni wobec tych, którzy okazali się tchórzliwi lub zdradliwi. No i na sam koniec pomysły na sesje związane z Haelą Jasny Topór. Pierwszy. Drużyna twych bohaterów dociera do krasnoludzkiej społeczności na jakichś ostępach cywilizacji. Na czele społeczności stoi krasnoludzka paladynka, Jardena Kamienna Wieża. Oczywiście nie muszę ci mówić, że wyznaje ona Haelę Jasny Topór. Poprosi cię ona o pomoc w odbiciu jej współbraci wziętych do niewoli przez hobgobliny. Nieszczęśnicy byli kupcami zaopatrującymi wioskę w żywność w zamian za broń, którą wytwarzały krasnoludy. Hobgobliny zamieszkują labirynty jaskiń znajdujące się w pobliskich górach. Jardena wraz ze swoimi współbratyńcami uderzy od frontu. Tymczasem twoi bohaterowie powinni wślizgnąć się bocznym wejściem, gdzie nie będzie tylu strażników. Jednakże, jeśli zabłądzą w jaskiniach, mogą natknąć się na jakiegoś straszliwego potwora. Pająka, bazyliczka, czy co tam sobie wymyślisz. Nagrodą za pomoc będzie nie tylko złoto i broń, ale również błogosławieństwo Haeli, czyli 3 przerzuty na kości dla twoich bohaterów, co długi odpoczynek przez kolejne 10 dni. Drugi. Jeśli akcja sesji dzieje się latem, może w tarczowym wiecu, niech bohaterowie twoich graczy, jeśli są dobrych charakterów i postępowali sprawiedliwie do tej pory, ujrzą zarys miecza Haeli na słonecznej tarczy. Błogosławieństwo jednak na nich nie spłynie. W nocy wszyscy będą mieli ten sam sen. Śnić będzie im się stojący w ciemnej jaskini kamienny posąg krasnoludzkiej kobiety, trzymającej miecz i topór. I powtarzany echem jaskini głośno brzmiące imię Grandar. Jeśli wypytają krasnoludów z lokalnej społeczności, ci powiedzą, że Grandar był legendarnym krasnoludzkim wojownikiem, który zaginął w podmroku, osłaniając odwrót swoich wycofujących się braci. Był jedynym zdolnym do walki i by skutecznie bronić cywilów, otrzymał wszystkie magiczne przedmioty, które społeczność miała przy sobie. Wśród mglistych plotek wskazać mogą wejście znajdujące się nieopodal w lesie. Tylko od ciebie zależy, jak będzie wyglądała poszukiwawcza wyprawa. Dotrą ostatecznie oni do opuszczonej krasnoludzkiej siedziby zamieszkanej przez wrogów, orków, trenów, troglodytów czy ogromne pająki. Po oczyszczeniu siedliszcza z potworów mogą w jednej z jaskiń znaleźć przyśniony posąg i leżący u jego stóp uzbrojony po zęby szkielet krasnoluda. Potężny magiczny topór, zbroja, tarcza, hełm mikstury, pierścienie – wszystko zależy od ciebie, co przy nim znajdą. A może naszyjnik Haeli pozwalający raz na długi odpoczynek na przerzut jednej kości? To wszystko już o Haeli Jasny Topór. Ja jestem Haczka i zapraszam was na kolejne filmy na kanale To Jak Utnę.